przywitać u nas pana Stefana Króla, nauczyciela historii już teraz w Katolickiej Szkoły Podstawowej, w Katolickim Liceum, którego poprosiłem, taki mam zamiar i pragnienie, żeby te nasze spotkania odbywały się częściej, a przede wszystkim po to, żebyśmy poznali historię dziedzictwa, bo trzeba ją poznać, trzeba się trochę wrócić do tyłu, żeby to nas trochę tak uruchomiło do przodu, że tak powiem, bo przeszłość ma nas właśnie tak zmotywować, żeby ta przyszłość, ale też teraźniejszość jeszcze lepiej odczytać. I dlatego pan Stefan Król przybliży nam trochę temat szkolnictwa wyznaniowego na Śląsku Cieszyńskim. Ono też jest gdzieś tam, pan Stefan mówił, mocno związane z dziedzictwem, więc myślę, że trochę takich wiadomości historycznych na początku. Bardzo serdecznie witam i panie Stefanie zapraszam. Ci, którzy dobrze znają historię Śląska Cieszyńskiego, mam nadzieję, że się na mnie nie obrażą, że to będzie taki wielki skrót. Przeleciliśmy przez 7 stuleci, więc to jednak 15 minut wychodzi po 2 minuty na stulecie. Śląsk Cieszyński to jest pogranicze wetknięte między różne kraje, w związku z tym teren mieszany narodowościowo, co oddziaływuje na jego historię. W ogóle jest to region, który się charakteryzuje tym, że występują na niej różne krzyżujące się wpływy, czy to wyznaniowe, czy narodowościowe, czy wreszcie polityczne. Więc ja zawsze już po nauczaniu w szkole mam wkodowane, że trzeba pokazywać, że Śląsk Cieszyński to jest obszar, w którym Cieszyn nie jest na granicy, tylko jest w sercu regionu. Śląsk Cieszyński od Ostrawicy po rzekę Białą i Cieszyn jest w centrum. Taki stan rzeczy istniał do 1920 roku. To jest akurat mapa sprzed I wojny światowej z podziałem administracyjnym na 4 powiaty. Frydecki w większości zamieszkały przez ludność czeską, cieszyński, frysztacki, bielski. Tu jest ludność pod względem narodowościowym mieszana. W miastach i w zagłębiu karwińsko-ostrawskim jest ludność napływowa w dużej części wymieszana narodowościowo i ze względu na pochodzenie. W okolice Bielska to jest niemiecka wyspa językowa, też inna specyfika.